Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. iPhone 11. iPhone 11. No co by tu możemy sobie o nim porozmawiać? Co wam ono przypomina? Jak wygląda? Cofnijmy się 2 lata wstecz. Zobaczmy iPhone'a X. Teraz zamknijcie oczy. Zabierzmy sobie to, zostawmy jedno oczko. Czy on czymś się różni? No nie. Jakoś, kurczę, zbytnio stylistycznie Apple nie szaleje. To ich fakt. Często tak robią, no ale od 3 lat dostajemy prawie tą samą bryłę smartfonu, czyli no może fajnie, że jest z tyłu szkło, które jest takie matowe. To na plus na pewno. Aparaty... No... Szukam jakiegoś ładnego słowa, ale powiedzmy, że brzydkie. Całość reszta wykonana jak poprzedni. Wrażenie moje, że jest dość ciężki. Poprzedni XS i X iPhone były lżejsze. No i cóż, tak trochę pomarudziłem wstępnie, ale też trzeba parę rzeczy powiedzieć Apple, że zrobiło dobrze. Dobrze zrobiło to, że w końcu dało nam szybką ładowarkę. No to jak na poziom Apple'a, gdzie zawsze mieliśmy 1 amperówki, to naprawdę w końcu ta firma zrobiła, mówiąc krótko, wam dobrze. Co dalej zrobiła dobrze? To już powiedziałem, że dodała tył, który jest matowy. To wam zrobiła dobrze na pewno. A13 Bionic, czyli procesor, który tutaj jest, powiem wam, no jest najszybszy chwilowo. Nie da się tego ukryć. Porównałem ten smartfon z wieloma rzeczami, które miałem. Note'a, OnePlus'y, jakieś Xperia 1, no może jeszcze nie ma jej na kanale, ale będzie cała playlista też. No, naprawdę szybko działa. No tutaj samo zarządzanie RAM-em, sam iOS z siebie, no naprawdę to działa. Działa to tak, jak powinno, czyli szybko i zapitala. Więc odnośnie tej kwestii nikt z was naprawdę nie będzie w żaden sposób zasmucony. Coś będzie nie tak. No, szukacie wydajnego, szybkiego smartfona, no to tutaj na kilka lat na pewno macie z głowy temat z tego, że wam coś telefon laguje, szwankuje. No chyba, że nie wiem, bateria siądzie i zacznie wam procesor zwalniać, bo tak to bywa czasami w iOSie. No. Więc pod tym względem fon naprawdę spoko. Dobry, wydajny, mocny, nie ma co narzekać, naprawdę to działa, więc no, pod tym względem ok. No notch, no, wysuwane kamery, łezki, no tu dalej zabezpieczenia aploskie, no, nie ma żadnego czytnika linii papilarnych, jest tylko Face ID, no i tutaj niestety musi być trochę tych aparatów, więc stąd jest ten notch, więc no jest, już chyba wszyscy się do niego przyzwyczaili, więc nie ma co narzekać. Ekran, AMOLEDówka. Też OLED, już nie pamiętam dokładnie, ale no, któryś z tych rodzin. Całkiem jasność, spoko, kąty naprawdę dobre. Nawet biele, wyglądają jak biele, a nie jak jakieś inne rzeczy, więc pod tym względem no, dał sobie radę ten smartfon, też jest ok. Co dalej, samo wykonanie, no tutaj to jest stal nierdzewna, czy też jakaś tego typu. No, nie porozniszczyła się to jeszcze, ładnie to wygląda, no, jeżeli chodzi o same boki. No, te aparaty. Mi się to nie podoba. Dziwnie jest to zrobione. Ale co do samych aparatów, no to jeszcze trochę sobie ponarzekamy za chwilę. Ale poza tymi rzeczami, które na razie powiedziałem, no szczerze mówiąc, za bardzo nic mnie nie wkurzyło. Właśnie poza aparatami, które mamy tutaj. Same zdjęcia wychodzą w dzień i w dobrych warunkach oświetleniowych. Jest ok. Ładne, plastyczne, dużo szczegółów. Jest tak, jak być powinno. Nie widzę jakichś większych zastrzeżeń. Ale tryb zdjęcia w nocnym i w trybie nocnym, no to już jest jakiś po prostu, moim zdaniem, lekki koszmarek i porażka. W szczególności, jeżeli chcemy mieć zdjęcia z szerokiego kątu, no to szczerze mówiąc dramat. I moim zdaniem tryb nocny w tym iPhone'ie jest chyba najgorszy ze wszystkich flagowców, jakie widziałem do tej pory i robiłem nim zdjęcia, więc tutaj no, Apple na pewno nie wygrywa. Druga sprawa, dłuższe naświetlanie w trybie nocnym na przykład nie działa w szerokim kącie. Nie widziałem takiej opcji, żeby to odpalić, albo ja czegoś nie kumam, ale też to dziwnie działa. Też fajny jest plus, że możecie regulować jakby czas tego naświetlenia, ale standardowo ja robiłem zawsze w automacie, czyli tak jak nam proponuje dany smartfon, więc ja bym szczerze mówiąc bardziej jakiś P30 Pro, Samsungi, Note'y, według mnie fajniejsze zdjęcia w nocy robią niż 11 w dzień. Jest ok, jest cały film o zdjęciach, możecie sobie go zobaczyć.
tam porównać wszystko, widać po prostu jak ten smartfon robi zdjęcia. Ale co mnie najbardziej zirytowało, robimy zdjęcia w trybie nocnym. Ja rozumiem, że telefon musi coś przetworzyć i zapisać te zdjęcia, ale często to wyglądało tak, że robisz to zdjęcie, telefon nagle zawiesza się i po sekundzie, dwóch odwiesza się, więc masz wrażenie, że jest po prostu zawieszony. No dziwnie to działało, strasznie mi to nie pasowało. W żadnym smartfonie jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Zawsze wiadomo, on sobie zapisuje, ale to normalnie w tym czasie no kompletnie, nie wiem, obraz nawet stawał i nie było go widać. Nie wiem, czy to u mnie tego tak działało, czy no. Ale no, to mi się nie podobało. No, zdjęcia na froncie są, bo są. Ja tego nie używam, więc tego praktycznie nie oceniam. Jakość rozmów jak najbardziej na tak, łączność, wszystkie tego typu rzeczy. Spoko, no wiadomo, minusy samego iOS-a i plusy to każdy zna, więc tutaj nie będę narzekał. Apple TV Plus jest, dostaje się to na rak z nim, ale w sumie z każdym produktem Apple, ale w sumie nie ma tam nic ciekawego do oglądania, jeżeli chcecie coś oglądać za darmo w przypadku Netflixów i innych rzeczy. No i jakie jest moje zdanie? Czy chciałbym mieć ten telefon? Szczerze? Nie. Bo nie lubię iOS-a, no to po pierwsze. Po drugie, jest za drogi do tego, co sobą reprezentuje, bo jest najszybszy chwilowo, to fakt, ale różnice między nawet takim Redmi Note 8 Pro, którego też miałem, no, przy otwieraniu, działaniu, normalnym użytkowaniu są bardzo minimalne i nie są one warte do płacenia 4000, bo ten kosztuje 5 z hakiem, tamten kosztuje około 1000. No więc 4000 za to, żeby było coś minimalnie szybciej, nie. Poza tym telefon praktycznie działaniem, możliwościami, tak, dodano jedną soczewkę, zbytnio nie różni się od poprzednich, nie ma jakichś innowacji większych w porównaniu do X-a, XS-a. No X to był coś fajnego, coś nowego, w powiew świeżości w Apple. No ten model po prostu no, kolejny przybity, 11, następny, troszkę lepszy procesor, jeden więcej aparat. Nic poza tym, więc no tutaj Apple nie zachwyca nowościami, fakt jest szybkie, jest wydajne, fotograficznie jest dobrze, ale to nie jest jakiś super poziom i nie jest według mnie warte to pieniędzy, które ta firma sobie za niego życzy, więc dlatego bym go nie chciał. Kto może go kupić? No wiadomo, wyznawcy, fanboye, może osoby, które szukają, mają Apple'a, mają cały ekosystem, są przyzwyczajeni do tych urządzeń, dla nich oczywiste jest to, że kupią kolejne, bo tutaj przejście na Androida w ich przypadku nie ma sensu, chociaż zmiana z XS-a i X-a na ten model jeszcze wydaje mi się bez sensu. Poczekałbym na kolejny, może jakieś będą większe zmiany, no bo tutaj zbytnio praktycznie, no. Dobra, szybsza ładowarka, jeden aparat, szybszy trochę procesor. No i praktycznie tyle. Jest sens zmieniać ekran prawie taki sam. Tak samo świeci, prawie tak samo działa. No nie, bez sensu. Takie moje zdanie, taka moja opinia, więc pobawiłem się trochę, no i daję Wam znać. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie iPhone'a 11? Akurat to jest wersja Pro. Dajcie znać w komentarzu, do linki do społeczności, profil na Patronite. Tutaj cała playlista odnośnie niego. No tyle. Trochę pomarudziłem, trochę ponarzekałem. Ale jakoś zdroworozsądkowo staram się do tego podchodzić, więc no, tyle. iPhone 11 Pro, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!